Dzień dobry, witamy w Smak Sztuki. Dzisiaj porozmawiamy z Iwoną, która od niedawna też zajada nasze chlorelkowe drażetki i popija soczek z jęczmienia. I pierwsze pytanie, które Ci chciałam zadać, Iwonko, to jest, jak to się stało, że zainteresowałaś się zieloną żywnością i co to spowodowało? Bo, co jest ważną informacją, Iwona jest dietetykiem, więc ma fachową wiedzę dotyczącą żywienia. Więc właśnie, co spowodowało, że w ogóle pomysł zielonej żywności, tego soku i drażetek z chlorellą, tak Ci przypadł do gustu? No dwie rzeczy. Jedna rzecz, ponieważ zachwycam się cały czas jakby siłą warzyw i tego, jakie one mają znaczenie i w naszej diecie, i w naszym zdrowiu. I zawsze mi się tak marzyło o jakimś takim czarodziejskim czymś, żeby ułatwiało nam jedzenie tych warzyw. Na rynku jest mnóstwo suplementów, czy tam jakichś innych przyspieszaczy, żeby w ogóle spożywać warzywa, ale nie przemawiały one do mnie jakoś szczególnie, dlatego, bo ja w swojej diecie też staram się zwracać uwagę na to, żeby żywność była jak najmniej przetworzona. Mm-hmm. A wszystkie tak zwane żywności wygodne są raczej do tej pory, które spotykałam, one były właśnie wysoko przetworzone. Czyli zawsze jak znajdujesz jakiś produkt, który jest dla Ciebie interesujący, sprawdzasz go pod kątem nie tylko te zawartości, ale też tego, w jaki sposób jest przygotowany, tak? I w jaki sposób jest przetworzony, czy jest przetworzony, w jaki sposób jest przetworzony, bo to, że mam na przykład jakąś kawę w proszku albo rozpuszczalną, to, co jest na niej napisane, ja wtedy nie mam przekonania, czy to jest napisane o tym produkcie, czy to jest napisane o tym zbożu, czy o tej cykorii, z której to jest wykonane. Mhm. Dlatego, bo cykoria może zawierać mnóstwo zdrowych składników i zawiera, natomiast ta kawa, ta rozpuszczalna kawa, ta kawa w proszku, może już tej mocy, tej rośliny nie mieć. I to samo generalnie mówisz, może dotyczyć również takich produktów, typu sok z jęczmienia. Zresztą takie też są nasze doświadczenia, prawda? Że piliśmy już rozmaite soki z jęczmienia i czasami ten sok to jest po prostu wysuszona, zmielona trawa i to jest kompletnie inny produkt, prawda? Tak. Czyli tutaj najbardziej się zainteresowało to, że sposób przetworzenia był odmienny. Mhm. Więc co jest takiego właśnie ciekawego dla dietetyka i dla osoby świadomej potrzeb żywnościowych, żeby właśnie to przemawiało akurat za tym sokiem z jęczmienia? To, że jest to produkt przygotowany właśnie w technologii, która zachowuje moc tych roślin. Bo spotykałam pieczywa, chleby, to mniej więcej takie produkty, które również były suszone w 30 stopniach. I tak mi się marzyło o jakichś warzywach, które będą właśnie w taki sposób przygotowane i w momencie jak dowiedziałam się o tych produktach i zaczęłam je stosować, no to może jeszcze tak krótko stosuję, żebym jakoś długoterminowo mogła u siebie czy u kogoś, komu to poleciłam, zaobserwować. Natomiast jedno, co poczułam, to co kiedyś tylko słyszałam, że po piciu właśnie zielonego jęczmienia będziesz czuła przypływ energii. Mhm. Te produkty, które do tej pory stosowałam, nie przynosiły mi takiego efektu. Natomiast ten produkt mam już sprawdzony, bo go piłam przez jakiś czas, odstawiłam, gdzie miałam spadek energii i po ponownym powrocie znowu ten przypływ energii był. I to jest fajne, że tu właśnie można posprawdzać na własnym organizmie właśnie jak to działa. Niekoniecznie trzeba wierzyć temu, co jest napisane, bo wiemy, że tych informacji w internecie i wszędzie jest cała masa. Czasami jest trudno wyczuć, co jest wiarygodne, ale zawsze można sprawdzić. Ja bym Ci chciała zadać jeszcze takie pytanie, bo nawracasz do słowa warzywa, prawda? Rzadko komu być może sok z jęczmienia będzie się kojarzył z warzywami. Dlaczego, tak jak mi się wydaje, stawiasz znak równości między sokiem z jęczmienia i warzywami? Co tutaj jest takiego kluczowego? Bo myśląc o warzywach, mam na myśli wszystkie bioaktywne związki, jakie się znajdują w warzywach, nie wiem,
w ziołach i w tego typu roślinach. Mhm. Najważniejsze przy spożywaniu jest właśnie ta biologiczna moc produktów. No mięsa rzadko jemy surowe, bardzo rzadko jemy surowe. Czy byśmy mogli się pochorować. Oczywiście, no tatar jest taka, taką formą, prawda? Ale tego jest znikoma ilość. Ja często wracam do takiego doświadczenia rosyjskiego lekarza, który karmił koty gotowanymi produktami. One nie były przetworzone, wysoko przetworzone, to nie była karma przygotowana przez, nie wiem, jakiś tam przemysłowy koncern. To były gotowane produkty. I te koty, bodajże, jakby przypominam, w czwartym pokoleniu przestały się rozmnażać. O, no to być może mamy tutaj wskazówkę, co wpływa na spadek płodności, bo jeszcze ważną rzeczą jest to, że ty jesteś też doradcą laktacyjnym i masz też do czynienia z parami starającymi się o potomstwo czasami długo. Czyli jakby ilość tych różnych tematów związanych również z żywieniem, albo czasami nawet przede wszystkim z żywieniem i ze zdrowym stylem życia, to jest ogromny wachlarz, prawda? No i to jest właśnie bardzo, bardzo ciekawe. Czyli jakby dla zwierzęcia, które jest drapieżnikiem z natury i które raczej sobie myszy nie ugotuje, jeżeli jest karmione przez człowieka przetworzoną żywnością, to generalnie długofalowo skutki są dość nieciekawe, jeśli chodzi nawet o przeżycie gatunku, no bo bez rozmnażania nie ma gatunku, tak? No płodność jest pewnym objawem naszego zdrowia, bo możemy jakoś widocznie nie chorować, chociaż bardzo często przy problemach z płodnością jakieś dolegliwości są. I niepłodność jest na przykład najpierw stwierdzona idiopatycznie, ale jak się rozmawia z takimi parami, to zawsze coś tam jest w ich organizmie. Idiopatycznie wyjaśnij, bo może nie. Idiopatyczne, czyli jakby no nie ma, no jest niepłodność, były robione różne badania i nie zostało to w żaden sposób zdiagnozowane. Aha, czyli nie ma widocznej przyczyny, natomiast jest ewidentnie niepłodność. Tak. Coś nie działa, bo do poczęcia tego dziecka dojść nie może. No, z drugiej strony, mając już te ponad 3 lata doświadczenia z zieloną żywnością, też z wieloma osobami rozmawiałam i wychodzi ewidentnie na to, że sporo osób, które właśnie mają problem z niepłodnością, z rozmaitych przyczyn, kiedy stosują dłużej te nasze zielonki, problem znika. Czyli no właśnie, ja myślę, że tutaj się bardzo szerokie pole nam zaczyna otwierać, bo nawet jedno pytanie, widzę, wywołuje wiele różnych wątków w rozmowie z Tobą, bo tak, mamy nie tylko odżywianie, tutaj nam się pojawia problem płodności, problem albo temat czynnych substancji w roślinach, czy chodzi, żeby już tak zamknąć może na ten moment ten temat właśnie czynnych substancji. Czy mówiąc o warzywach, mówisz głównie o jakichś zielonych warzywach i ziołach, zielonych roślinach, czy o warzywach jako takich, również korzeniowych, typu nie wiem, burak, czy marchewka, czy pietruszka, byle nie przetworzonych? No to zależy, o czym chcemy powiedzieć. Generalnie mówię o warzywach ogólnie, bo z osobami, które przychodzą do mnie do gabinetu, główny problem to jest jedzenie warzyw. Mhm. Czyli my nie mamy pomysłu. Warzyw, tak? No ja to nazywam ilości dekoracyjne. Okej. Okay. Czyli zdarzają się takie osoby, i to wcale nie rzadko, że spożywanie warzyw to jest no czasami jakaś zupa, ale bez warzyw. Tylko na wywarze. Na wywarze, no bo, no bo warzywa jeść, no to marchewkę to się wyciąga z zupy. Tak. A z takich jedzonych na surowo to głównie jest pomidor w plasterkach, na nie wszystkie kanapki. A w zimie bez żadnej wartości, bo ani to nie smakuje, ani nie pachnie. No bez żadnej, czy no biologicznie tam jakaś wartość jest. No wiadomo, że ta wartość jest dużo, dużo niższa, no bo to są często pomidory, które nie wyrosły na słońcu. I tylko w szklarni. Tylko w szklarni, czyli to było i też nie to światło. Tak. No i niekoniecznie ta bioaktywność tego pomidora jest taka sama. Organoleptycznie one też odstają, chociaż coraz częściej zwracam uwagę na zapach pomidorów i czasami zdarzają się pomidory, które pachną.
ale też nie wiem, na ile to jest naturalny zapach. Ale ta moc biologiczna na pewno będzie inna, więc nie jedzenie warzyw w ogóle, ponieważ one mają niską wartość biologiczną. Jeszcze bardziej obniża nasze możliwości przetrwania bez nawet różnych katarów przez zimę. Czyli tak, jakby reasumując, generalnie chodzi o to, że dla osób, które, jeżeli dobrze zrozumiałam Ciebie, dla osób, które mają problem z jedzeniem warzyw, które są ważne, szczególnie w zimie, kiedy jest słaby dostęp w ogóle, prawda, do witamin, w ogóle jesteśmy osłabieni, bo światła słonecznego mniej, bo ruchu mniej, bo siedzimy przed telewizorami często. Bardzo ważne jest, żeby znaleźć jakieś łatwe rozwiązanie, które nam zapewni tą ilość składników odżywczych, enzymów, witamin, które gdybyśmy jedli warzywa, nie byłyby aż w takim deficycie. A do tego taka jedna łyżeczka 5 gramów proszku soku z jęczmienia jest ekwiwalentem ogromnej michy sałaty albo dwóch wielkich główek brokuła. Więc patrząc na to, że fizycznie, nawet gdybyśmy chcieli, ciężko by było codziennie zjeść dwie główki brokuła, jest to nieprawdopodobnie praktyczne, fajne rozwiązanie, do tego smaczne. Nie wiem, czy ty lubisz ten smak, ale ja lubię. Już osoby, którym dawałam spróbować, właśnie mówiły, że miały wrażenie, że to będzie jakieś cierpkie, jakieś takie... Czasami bywa, bo to zależy od partii właśnie trawy, ponieważ ona jest uprawiana przez cały rok, w zależności od nasłonecznienia, temperatury, opadów. Ten sok z jęczmienia czasami jest troszeczkę bardziej cierpki, ale ten akurat jest słodziutki, jest po prostu obłędny. Więc jak ktoś ma ochotę spróbować, to zapraszamy. Pod filmem będą umieszczone telefony kontaktowe do mnie i do Iwonki, która jest i dietetykiem, i doradcą laktacyjnym, więc wiedzę w ogóle ma ogromną, a jeszcze podpartą zielonkami to na pewno jest to cenna sprawa. A inne tematy mam nadzieję, że w krótkim czasie uda nam się też przekazać w jakiejś przystępnej formie, więc zapraszamy do kontaktu. Co więcej, to przez telefon. Tak jest. Ja jeszcze tutaj dopowiem zza ekranu. Osoby, które są z Krakowa albo które chcą po prostu przyjechać do Krakowa na taką konsultację z Iwoną, która tutaj występuje w filmie, w linku pod filmem na naszym kanale będzie odnośnik do warsztatów indywidualnych właśnie z Iwoną w naszej pracowni. Także zachęcam po prostu do skorzystania, jeśli po prostu chcecie pogłębić na dwugodzinnych takich warsztatach swoją wiedzę z zakresu właśnie zdrowego odżywiania. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy.